Panie Adamie, no mogę raz w tygodniu. Pan Hakso. Co tu pan Hakso? No może sycylijską spróbuję. Może sycylijską. Przypomniałem sobie. No nie, no chciałem zagrać system z Heveninchen, a tu nici. Przypomniałem sobie, że znam jeszcze system z Heveninchen, nie tylko smoczy. Uczyłem się, kiedyś mogę opowiedzieć, jak się uczyłem systemu z Heveninchen. Jak przygotowywałem materiały, wziąłem książkę Kasparowa i Nikityna. I z tej książki Kasparowa i Nikityna przez miesiąc przeglądałem książkę. Siadałem pół godziny, godzinę, siedziałem, patrzyłem, siedziałem, patrzyłem. Patrzyłem, jakie są warianty. Poznałem, tam tych wariantów było zgoniec C4, był atak Wielimirowicza, atak Keresa, no było tych wariantów troszkę. Także mówię, że pierwszy miesiąc tylko przeglądałem warianty. I patrzyłem, co grać czarnymi przeciwko każdemu wariantowi. Tam miałem problem z rozdzieleniem wariantów typu F4 goniec E2, bo one się mieszały. Nie wiedziałem, kiedy grać A6, kiedy nie grać A6. Nie wiedziałem, czy stawiać wieżę na D8, czy na E8. No tak, Kasparow stawiał na E8. Na przykład mi się podobało, tak jak w partii Jansy potem znalazłem na D8. I tak mi zeszedł miesiąc. Wtedy nie było baz komputerowych. Tu trzeba zasłonić. Gram na tego pionka. Słaby pion może coś uzyskam. Na razie trzeba uciec z roszadą. Po miesiącu wyciągnąłem zbiory partii. Zbiory partii to praktycznie było takie rosyjskie wydawnictwo szachmatne i biuletyn, który miesięcznie dawał od 200 do 300 partii nieskomentowanych i przeglądałem partie w systemie z Heveninchen od B80 do B89. Przeglądałem. To był jakiś rok 87. Gdzie ta wieża przyszła? Rok 87. A potem zagrałem jeszcze parę partii praktycznie. No nie mogłem przejrzeć w komputerze. I dopiero potem zacząłem uczyć moją zawodniczkę. Efekt był piorunujący. Gdzie ten skoczek chce iść? Efekt był piorunujący. Przeciwniczki bardzo źle grały, szczególnie ta pierwsza. Szczególnie ta pierwsza, która została zaskoczona. No co tu grać? Ojku, może postawmy wieżę na jednej linii z hetmanem. Teraz nad debiutem pracuje się lepiej, łatwiej. Można zagrać całą serię partii treningowych z komputerem albo w internecie. Można tych partii przejrzeć nie 300 w debiucie, a 5000. Nie ma żadnych pytań? Chyba znowu się coś powiesiło. Raz, dwa, dwie sekundy. A3. I gdzie postawić hetmana?
Ja nie chciałem iść na B4, tego pionka nie mogę wygrać. Może zbiję, wtedy bym zbił pionem i konisia wezmę. A tu siebie widzę. No dobrze, a jak wezmę, tak, to co teraz? To co teraz? Zniknął słaby pion D3, ale koniś nie ma gdzie odskoczyć. Hetman nie ma jak napaść na gońca. Nie ma przeciążonego gońca. Pioneczek. Pioneczek pioneczkiem, na razie wezmę konisio. Teraz napadnę na gońca. I chcę wziąć na B2. Na B2 bardzo chcę wziąć. Dorobię hetmana na B1. A goniec tu ładnie stoi, ale wyszedł z gry. Tu chcę wziąć. Muszę uważać, żeby tu gońca nie podstawić. Nie, panie Janku, przez tę platformę prawie nikogo nie uczę. No, uczę trochę szachów. Mam kilku uczniów. Ja mam dużo zajęć. No, uczę w przedszkolu, uczę w kilku szkołach, koordynuję klub. Tam jakieś sukcesy od czasu do czasu mamy. W zeszłym roku dziewczynka wygrała WOM do lat 10. Tu. Uciekłem spod gońca, najwyżej będę miał rozbite piony. No też mi się wydaje, że po partii, ale chyba nie mojej. Mam 2-4. Mam figurę zdrową więcej. Platforma ekorepetycji nie jest taka popularna. Tam jest chyba więcej chętnych do uczenia niż do nauki. Poza tym problem polega na tym, że trudno jest ocenić, kto jest dobrym nauczycielem. Powiem tak, że jak jakiś arcymistrz komentuje partię, to czytelnicy uważają, że zrobił coś doskonałego. No i może zrobił, ja nie mówię, że nie. A jak ja skomentowałem partie, to komentowałem je różnie. Miałem artykuły doskonale napisane i potrafili docenić rosyjskojęzyczni szkoleniowcy. Więc to z tym to nie jest tak prosto. To jest jak z nauką wszystkiego języka angielskiego, też uczą osoby, które... To chyba mogę hetmanem na pewno. Mogę, bo stoję tu. Dobranoc, panie Karolu. Dziękuję za przybycie, dziękuję za... Hetmana 4? Dla kogo dobre? Tu nie ma dobrych posunięć, bo goniec wisi.
Hetman A4, można zagrać Hetman D6, obronić tu i tam. To nawet nie jest potrzebny pion B2 do wygrania, bo z figurą więcej końcówkę 3-3 na jednym skrzydle wygramy. Trzeba tylko zlikwidować kontrę przeciwnika, żeby mata nie dostać. No kto by chciał dostać matę? Ja nie lubię dostawać matę. O, wieża E2. Wieża E2 to niestety nie zaryzykuje tego gońca. Nic nie widzę. Ósma linia broniona. Tu cały czas. Bardzo dziękuję panu.